Serdecznie witam wszystkich na terenie Centralnego Ośrodka Sportu, Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się w tak licznym gronie dzieci i młodzieży z szkół z terenu powiatu tomaszewskiego. Organizatorami trzeciej olimpiady powiatu tomaszewskiego dzieci i młodzieży szkolnej w lekkiej atletyce Spała 2023 są powiat tomaszowski i powiatowy szkolny związek sportowy w Tomaszowie Mazowieckim. Wspiera nas Fundacja Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego. Honorowy patronat nad olimpiadą objęli marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber i wojewoda łódzki Karol Młynarczyk. Zabranie głosu poproszę starostę tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzyńskiego. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, trzecia powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży ze szkół, zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych, położonych na terenie powiatu tomaszowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, drodzy uczniowie, że tak licznie zgromadziliście się tutaj w Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale, po to, żeby w duchu takiej zdrowej, sportowej rywalizacji można było promować sport. Sport to zdrowie. Wy jesteście najlepszymi dzisiaj ambasadorami sportu poprzez swoje uczestnictwo, poprzez tą rywalizację, która już rozpoczęła się troszeczkę wcześniej. Widać, że ten duch walki w Was jest. Chcecie zajmować jak najlepsze pozycje. Chcecie również osiągać jak najlepsze wyniki. Także serdecznie Wam dziękuję za to, że zgłosiliście się, chcieliście wziąć udział w tej olimpiadzie i mam nadzieję, że to będzie taki pozytywny bodziec do uprawiania sportu nie tylko w okresie szkoły, ale w całym życiu dorosłych. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do tej olimpiady. Dziękuję dyrektorom szkół, ale w ten sposób szczególny dziękuję tutaj naszym wyjątkowym gościom, że zechcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu i w ten sposób podnieść rangę tej olimpiady. Pan marszałek, pan wojewoda, panowie kuratorzy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele jednostek samorządowych, tych wszystkich, którzy na co dzień funkcjonują i razem wspólnie dbają zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu tomaszowskiego, ale również o to, żeby powiat tomaszowski rozwijał się wielokierunkowo, w sposób zrównoważony. Często mówimy o tych inwestycjach, które dotykają mieszkańców poszczególnych gmin, dotykają mieszkańców miasta Tomaszowa, ale to, co jest ważne, musimy też podejmować te działania, które związane są z przyszłością narodu, ale przede wszystkim właśnie z naszą młodzieżą. I to, że Państwo zechcieliście dzisiaj tutaj współuczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, to naprawdę głębokie ukłony i mam nadzieję, że będziemy starali się w kolejnych latach wspierać razem wspólnie wszelkie inicjatywy związane z rozwojem sportu. Drodzy Państwo, mieliśmy wcześniej taką namiastkę, jak powiedziałem, tej rywalizacji i to jest pokazanie, że ta formuła walki o te miejsca bez żadnych korzyści finansowych też jest ważna, też jest istotna, czyli chcemy rywalizować, pokazując to, co jest w nas najlepsze, pokazując nasze zdrowe ambicje, ale też pokazując, że sport jest naszym przyjacielem na co dzień. Życzę Wam, tym, którzy będą jeszcze startować, jak najlepszych wyników, jak najlepszych osiągnięć, a tym wszystkim, którzy zakończyli już rywalizację, serdecznie gratuluję osiągniętych wyników. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.
Szanowni Państwo, trzecia olimpiada tutaj tomaszowska zaczyna się za chwilę. To jest niesłychanie istotne wydarzenie, dlatego że młodzież musi być zaangażowana w sport. Młodzież musi być kształtowana przez sport. Sport jest tak samo ważnym elementem kształtowania przez szkołę młodzieży, jak wszystkie inne elementy nauki. Sport uczy odwagi, sport uczy determinacji, sport uczy także rywalizacji, ale i współdziałania, ale i solidarności z innymi. I sport uczy tego, że możemy kształtować naszą tożsamość jako zdecydowaną i twórczą. Dlatego bardzo serdecznie gratuluję samorządowi tomaszowskiemu, że się w to zaangażował i liczę, że także szkoły innych powiatów będą czerpały z doświadczenia tomaszowskiego, bo wszystkie szkoły powinny właśnie takie olimpiady szkolne realizować. Dzięki temu polska młodzież będzie najlepszą młodzieżą w całej Europie. Dzień dobry, Waldemar Fleischer, łódzki kurator oświaty. Jestem w Spale na olimpiadzie, którą zorganizował Zarząd Powiatu Tomaszowskiego wraz z starostą Mariuszem Węgrzynowskim. Doskonała olimpiada, doskonała rywalizacja, wykorzystanie ośrodka w Spale jest wręcz modelowe. Tylko przykład dla innych powiatów, żeby zrobić to w skali wojewódzkiej, żeby to, powtarzam już po raz drugi, nie tylko powiat, przyległe powiaty, nawet całe województwo. Takie ośrodki jak ośrodek w Spale powinny się promować. Baza sportowa, przygotowanie, rywalizacja szkół, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół średnich. Wszystko na najlepszym poziomie. Właśnie przed chwilą miałem okazję wręczać medal złoty dziewczynce w biegu na 60 metrów. 60? Może to było 60. W każdym razie, szanowni Państwo, to jest bardzo dobra sytuacja, kiedy promuje się i obiekty, i jednostkę samorządu terytorialnego, no i jeszcze rywalizacja sportowa. Dziękuję bardzo. Mariusz Węgrzynowski, starosta powiatu tomaszowskiego. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym, czyli 6 czerwca 2023 roku, byliśmy świadkami wspaniałego wydarzenia, jakie ma jeszcze miejsce tutaj w Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Odbywa się trzecia olimpiada powiatu tomaszowskiego dla dzieci i młodzieży. Ważne wydarzenie sportowe dla wszystkich uczniów, zarówno szkół podstawowych z całego terenu powiatu tomaszowskiego, jak i również uczniów szkół ponadpodstawowych. Drodzy Państwo, sport to zdrowie i to jest promocja sportu, zarówno w wydaniu tych dorosłych, którzy przygotowują tę olimpiadę, ale również przede wszystkim tych najmłodszych ambasadorów, jakim są uczniowie. I bardzo się cieszymy, że prawie 650 uczniów z całego powiatu tomaszowskiego wzięło udział w tym dzisiejszym wydarzeniu. Chcemy propagować sport, zdrowy styl życia. Chcemy, żeby młodzież, można powiedzieć, nasiąknęła tymi dobrymi i bardzo dobrymi nawykami, jeśli chodzi o uprawianie sportu, co też będzie wiązało się na pewno z ich dbaniem o kondycję zdrowotną już w życiu dorosłym. Bardzo się cieszę, że swoją obecnością w dniu dzisiejszym zaszczycili nas marszałek senior pan Antoni Macierewicz, również był obecny wicewojewoda łódzki pan Marcin Buchali, był łódzki kurator oświaty pan Waldemar Fleischer, wicekurator pan Andrzej Krych i dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Piotrkowie Trybunalskim pan Tomasz Trzaskacz. Oczywiście, drodzy Państwo, byli również obecni samorządowcy gmin powiatu tomaszowskiego, samorządowcy na poziomie sejmiku województwa łódzkiego, byli przedstawiciele służb mundurowych, wojska, policji, straży pożarnej, byli oczywiście członkowie zarządu powiatu, była pani przewodnicząca rady powiatu. Serdecznie dziękuję dyrektorom również, którzy bardzo czynnie i mocno włączyli się w te wszystkie działania związane z przeprowadzeniem tej olimpiady. Ale w sposób szczególny jeszcze raz dziękuję uczniom
i młodzieży za to, że wzięli udział w tej olimpiadzie, że chcieli rzeczywiście współuczestniczyć i rywalizować w takim sportowym duchu. Dziękuję oczywiście tym osobom, które przygotowywały uczniów, czyli nauczycielom, trenerom, ale też rodzicom. To ważne, żebyśmy wspólnie działali na rzecz zdrowia i takiego zdrowego stylu życia naszych najmłodszych. Marika Buczyńska, chodzę do szkoły podstawowej nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim i jestem uczennicą klasy 8. Ja jestem Nadia Kubaszewska, chodzę do szkoły podstawowej nr 14 imienia Orła Białego i jestem w klasie 8. Jesteśmy na olimpiadzie i biegłyśmy bieg na 60 metrów, zajęłam trzecie miejsce. Ja zajęłam pierwsze miejsce. My nie trenujemy ogólnie, tylko w szkole. W szkole na treningu, tak. Ja lubię biegać. Ja też. Myślę, że jest, bo to rozwija uczniów, umiejętności. Też tak myślę. Można sprawdzić się w swoich umiejętnościach z dobrych stron. Jest rywalizacja. Taka szczera, fair play. Mam na imię Julia Kącka. Uczę się w szkole w Czerniewicach. Do zawodów przygotowywał mnie pan Witold Szaliński i na takich zawodach jestem po raz pierwszy. Z naszej szkoły przyjechały dwie dziewczyny, jeszcze jeden chłopak. Osiągnęłam wynik 8 metrów 61 cm i się nie spodziewałam w ogóle czegoś takiego i się cieszę bardzo. Nazywam się Antosia Krawczyk i przyjechałam z Tomaszowa Mazowieckiego ze szkoły SP11 wraz z koleżanką. Weronika Pożoga. Ja skakałam w dal i zajęłam pierwsze miejsce. A ja pchałam kulą i zajęłam czwarte. Przygotowywał mnie pan Szczurtek i pan Sygitowicz. Także z naszej szkoły przyjechało około 20 osób? Nie, no więcej. 20 myślę. Także jestem bardzo zadowolona, że mi się tak udało. I mam nadzieję, że jeszcze więcej sukcesów będę miała. Super, że jest coś takiego, że można tak rozwijać swoje pasje. Tak, i ktoś co, to naprawdę jest super, lekkoatletyka. Także spale, super. No to dostałam piłkę i bidon i także super i się bardzo cieszę, także dziękuję bardzo. Nazywam się Miłosz Małocha, jestem uczniem szkoły podstawowej nr 9 w Tomaszowie Mazowieckim. Pchnięcie kulą zacząłem trenować na WF-ie. Przygotowywała mnie do tego pani Jabłońska. Jestem bardzo zaskoczony wygraną, nie spodziewałem się tego. Cześć, mam na imię Natalka, chodzę do uczęszczę do szkoły 6 w szkole podstawowej w Jadernie. To jest Ania Maciejewska, po mojej prawej jest Maja Galach. Przyjechaliśmy tutaj na zawody, skoków dal i biegów na 60 metrów w Spale. Bawimy się tu strasznie fajnie, bo jest bardzo fajna atmosfera, fajne są tutaj lekcje i dużo emocji jest. Lubimy ogólnie klimat zawodów, więc tutaj jest najlepiej i świetnie się tu bawimy. Przyjechaliśmy z panem Tomaszem Bąkiem. Pana Tomka lekcje są bardzo fajne i ciekawe i dużo emocji można na nich przeżyć. Teraz zabranie głosu poproszę marszałka seniorów Sejmu Rzeczypospolitej, pana Antoniego Macierewicza. Szanowny panie starosto, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, przedstawiciele Wojska Polskiego 25 Brygady, przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji, wszystkich struktur samorządowych. Nie dziwię się wam, że tutaj jesteście. Ja też tutaj jestem nie tylko dlatego, żeby podziwiać tę młodzież, ale dlatego, że chciałbym razem z nią być na tym olimpiadzie. Myślę, że każdy z nas chciałby wziąć udział w tej wspaniałej olimpiadzie i dlatego serdecznie dziękuję panu staroście i wszystkim przedstawicielom samorządu tomaszowskiego, że organizujecie tę olimpiadę. Droga młodzieży, to wielka
kształtowania swojego charakteru. Sport to nie tylko zdrowie. Sport to wasza tożsamość. Sport to kształtowanie tego, kim właśnie ma się być. Sport to odwaga. Sport to determinacja. Sport to solidarność, ale i rywalizacja. Czasem strach. Ale przede wszystkim zdolność przezwyciężania strachu, kłopotu, słabości. Sport jest nie mniej ważny niż matematyka i dlatego tak serdecznie dziękuję przedstawicielom nauczycieli, dyrektorom, przedstawicielom nauczycieli, że wprowadzacie sport jako istotny element kształtowania polskiej młodzieży. Dzięki sportowi młodzież będzie nie tylko wybitnie inteligentna, ale będzie też zdecydowana, będzie świadoma, jak kształtować przyszłość naszego narodu. Raz jeszcze serdecznie wam gratuluję, że bierzecie udział w tej olimpiadzie i jestem pewien, że wszyscy zwyciężycie. Zwyciężycie. Dziękuję. Jest mi serdecznie miło i przyjemnie uczestniczyć w rozpoczynającym się za moment spartakiadzie młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu tomaszowskiego. Trzecia spartakiada młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich z terenu powiatu tomaszowskiego. Wszystkim zawodnikom życzę współzawodnictwa fair play i już z tej strony gratuluję najlepszym. Myślę, że ci najlepsi będą w przyszłości reprezentować barwy narodowe na zawodach, nawet olimpijskich myślę, bo Tomaszów słynie z miasta olimpijczyków. Dziękuję bardzo. Oczywiście łódzkie kuratorium oświaty jest bardzo, bardzo zadowolone z faktu, że powiat tomaszowski razem z innymi sponsorami organizuje takie zawody. Jest to duży wkład aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. To, czego przez lata pandemii nam brakowało, teraz wraca ze zdwojoną siłą i tak trzymajmy. Mam dzisiaj wyjątkową radość i przyjemność przemawiać do Państwa z przepięknego obiektu Centralnego Ośrodka Sportu w Spale. Otóż dzisiaj, 6 czerwca, kolejne zmagania, trzecia olimpiada powiatowa, której pomysłodawcą i organizatorem głównym jest starosta tomaszowski, pan Mariusz Węgrzynowski. Szanowni Państwo, myślę, że przerosło to oczekiwania organizatorów. Liczba dzieci i młodzieży biorąca udział to ponad 600 uczestników. Dla wszystkich przygotowane są dyplomy, dla zwycięzców przygotowane są piękne nagrody. To prawdziwy festiwal radości, koloru, walki fair play. Cieszymy się, że dzieciaki są pełne uśmiechu, pełne radości i mimo kolejnej godziny toczących się zmagań sportowych jest cudownie, jest wesoło, jest tak dokładnie, jak my dorośli byśmy chcieli, żeby dzieci przeżywały wszystkie swoje kolejne dni. Proszę Państwa, wraz z zarządem organizujemy już po raz trzeci, bo kolejne zawody w czasie pandemii się nie odbywały. Proszę Państwa, i młodzież, to jest około 600 osób biorących udział w tych zawodach lekkoatletycznych. Proszę Państwa, jest to turniej zorganizowany po to chociażby, żeby wyciągnąć młodzież z domów, żeby młodzież nabywała tężyzny sportowej, tężyzny fizycznej, żeby po prostu była zdrowa. Także bardzo serdecznie
cieszę się i gratuluję, że ta młodzież właśnie uczestniczy tutaj w tych zawodach. Proszę Państwa, tak chociażby teraz widzicie Państwo, jest jeden z eliminacji biegów na 60 metrów. Także rywalizacja jest ogromna wśród młodzieży. Cieszę się bardzo i gratuluję i organizatorom i zarazem i sobie i gratuluję wszystkim, którzy uczestniczą w tej imprezie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w tej chwili w Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale, na trzeciej Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży Powiatu Tomaszowskiego. W dzisiejszej Olimpiadzie bierze udział młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z gmin powiatu tomaszowskiego oraz miasta Tomaszów Mazowiecki. Skończyła się właśnie rywalizacja szkół podstawowych sztafetami dziewcząt i chłopców. W tej chwili rozpoczęła się już rywalizacja uczniów szkół ponadpodstawowych, których organem prowadzącym jest powiat tomaszowski. W olimpiadzie bierze udział ponad 600 uczestników. Organizatorem jest Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Związek Lekkoatletyczny. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jesteśmy po raz trzeci na olimpiadzie organizowanej dla dzieci i młodzieży w Centralnym Ośrodku Sportu, Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale. Oczywiście wszyscy wiemy, że jest to miejsce z nieprawdopodobną tradycją, z tradycją sportową, dlatego dzieci i młodzież mogą poczuć ducha sportu, takiego prawdziwego ducha sportu. A w chwili miałem okazję, miałem przyjemność, miałem radość wręczyć złoty medal dla dziewczyny, która wygrała bieg na 60 metrów szkoły podstawowej. Była to Marika Buczyńska i cieszę się podwójnie, bo to jest szkoła podstawowa numer 13, do której chodziłem będąc małym chłopcem. Dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że szkoła podstawowa numer 13 zdobyła pierwsze miejsce w biegu na 60 metrów w kategorii dziewczyn. Proszę Państwa, dziś znajdujemy się w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale na trzeciej już Olimpiadzie Dzieci i Młodzieży organizowanej przez Powiat Tomaszowski. Jestem bardzo dumny i zbudowany tym, że po raz kolejny wszystkie gminy naszego powiatu wraz z miastem Tomaszowem odpowiedziały na nasze zaproszenie i uczestniczą dzieci z wszystkich gmin, zarówno tych ze szkół podstawowych, jak i ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat tomaszowski. Po raz trzeci spotykamy się w duchu sportu, fair play. Tak proszę Państwa, żeby nasze dzieci, dzieci z całego terenu powiatu tomaszowskiego mogły uczestniczyć w tej rywalizacji. Tak naprawdę może niekoniecznie rywalizacji, ale we wzajemnym konkurowaniu. Jest to dobry czas, ażeby się poznać, żeby nawiązać nowe przyjaźnie, ale to co najważniejsze jest to, że krzewimy kulturę fizyczną tak bardzo potrzebną, tak bardzo potrzebny jest ruch dla naszej młodzieży po tym okresie ponad 2 lat pandemii, gdzie zarówno my dorośli, jak i nasze dzieci byliśmy w większości czasu zamknięci, tak można to powiedzieć, w domach. Odbywała się nauka zdalna, więc bardzo tego ruchu brakowało. W dzisiejszych zmaganiach naszej powiatowej olimpiady bierze ponad 600 uczniów z wszystkich gmin. Tak jak wspomniałem, zarówno szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych. Tak więc liczymy na wspaniałą zabawę, wspaniałe osiągnięcia, tak żebyśmy spędzili ten czas wyjątkowo i żebyśmy mogli go na długo zapamiętać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, gdzie odbywa się już trzecia Olimpiada Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce. Celem tej imprezy jest propagowanie sportu, propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu tomaszowskiego. Jest to bardzo ważne, ponieważ dzięki uprawianiu sportu, dzięki aktywności fizycznej dzieci i młodzież z naszego powiatu wyrosną na zdrowych, silnych ludzi. Na pewno uprawianie sportu pozwala też na odciągnięcie dzieci i młodzieży od innych pokus, jak gry komputerowe,
jak różne używki, które dzięki uprawianiu sportu można ze swojego życia wyeliminować. Jest to bardzo ważna inicjatywa i tak jak powiedziałem, jest to już trzecia edycja tej olimpiady i na pewno będą kolejne. Jest to bardzo duża impreza, w której udział bierze ponad 600 uczniów z powiatu tomaszewskiego. Przygotowania do tej imprezy trwały już od długich miesięcy i bardzo, bardzo mocno zaangażowany w to był Wydział Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Rywalizacja odbywa się w kilku kategoriach wiekowych. Głównym podziałem jest oczywiście podział na szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Zawodnicy rywalizują w takich konkurencjach jak bieg na 60 metrów, 100 metrów, między innymi skok w dal czy pchnięcie kulą. Nazywam się Izabela Myszyńska. W tym roku właściwie skończyłam szkołę zespół szkół podstawowych, ponadpodstawowych numer 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Trenuję lekkoatletykę w klubie MKS Tomaszów Mazowiecki od 5 lat. Bardzo podoba mi się, że u nas są organizowane takie zawody sportowe, które pomagają dzieci zachęcić do sportu, do trenowania lekkiej atletyki. Przyjechałam z Tomaszowa z trenerem Lechowiczem, bo trener Arkadiusz Lechowicz to mój trener w klubie MKS Tomaszów Mazowiecki. Trenuję 5-6 razy w tygodniu i w tym roku skończyłam szkołę, pisałam maturę. Nazywam się Adrian Wójczak, to jest mój kolega Daniel Szobański. Chodzimy do Technikum 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Ja chodzę do klasy 3 TB po profilu technik logistyk. Daniel chodzi... Ja na profil technik pojazdów samochodowych. To ja biegłem na dystansie 200 metrów, tak samo jak mój kolega, i na dystansie 400 metrów. Ja biegłem na 60 metrów i 200 metrów. Przed nami jeszcze sztafeta 4x200 i myślę, że damy radę. Przyjechaliśmy z naszymi WF-istami, z panem Waldemarem Juszczakiem, panią... Katarzyną Banaszek, naszą dyrektorką. No i jest nas około... 15 jakoś. Jakoś 15. No to bardzo fajnie, że są takie zawody odgrywane i żeby były częściej. Mam na imię Paula Danielik, jestem ze szkoły ponadpodstawowej numer 1 i biegłam na 800 metrów. Było ciężko, bo trochę to duszno, ale jakoś dałam radę. Przyjechała z nami pani Beata Goździk, WF-istka z naszej szkoły. Na co dzień trenuję łyżwiarstwo szybkie, więc na pewno to trochę mi to pomogło, żeby to wytrzymać. Jestem zadowolona, że są organizowane takie zawody, bo mogę się sprawdzić w innej dziedzinie, więc bardzo fajny pomysł. Mam imię Marcina. Pojechałam tutaj, bo kocham sport. Bardzo. Lubię sport. To jest takie... Szkołą pojechałam tutaj. Brałam udział w biegu. Ja kocham to. To jest moje ulubione. Uwielbiam biegać. Lubię sporty. Piłkę, koszykówkę. Uwielbiam. Nazywam się Filip Kubicki. Wraz z moim kolegą Filipem Tomczykiem zostaliśmy jako klasa poproszeni do obstawiania trzeciej olimpiady w Spale w lekkoatletyce. Zostaliśmy poproszeni przez pana Wojciecha Złukowskiego, naszego wychowawcy. Jesteśmy oboje z klasy mundurowej, wojskowo-mechatroniczna. Pomagamy tutaj w obstawianiu torów na m.in. skok w dal, bieg na 60 metrów, sztafeta, bieg na 1000 metrów i na 600. Pomagamy, żeby po prostu inni ludzie nie wchodzili na tory, żeby nie przeszkadzać innym zawodnikom biegów i podobnych takich rzeczy. Sprawia nam to dosyć przyjemności. Podoba nam się to, jest
jako fajnie. Jesteśmy też ze szkoły ZSP numer 1, czyli mechanik. Dziękujemy za to, że zostaliśmy zaproszeni i jest to dla nas fajne, że jesteśmy wybraną taką jakby klasą. Nazywam się Goska Szczepan, jestem dyrektorem szkoły podstawowej i liceum katolickiego w Tomaszowie Mazowieckim. Przyjechałem z 13 uczniami na trzecią olimpiadę powiatu tomaszowskiego. Tutaj obecna Martynka zajęła nawet drugie miejsce w biegu na 60 metrów. Jest bardzo zadowolona z tego udziału. Różne inne dzieci, bo mają, każdy dostanie medal, dyplom. To wiadomo, że jeśli sport jest rozrywka, to inaczej też później ta wiedza wchodzi do głowy. Dzień dobry. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Moja podopieczna i nie tylko moja, moja podopieczna uczennica Zosia zajęła pierwsze miejsce w biegu na 60 metrów. Zosia na co dzień trenuje łyżwiarstwo szybkie, bardzo uzdolniona sportowo uczennica, która zdobywa medale nie tylko na zawodach lekkoatletycznych, ale również w innych konkurencjach, w dyscyplinach również zespołowych. Jesteśmy po raz trzeci na tej olimpiadzie w Spale i powiem szczerze, że bardzo dużo osób, bardzo fajne zawody. Łącznie ze szkoły przyjechaliśmy 24 osoby. Może Zosia coś. No, cieszę się, że dostałam takie fajne prezenty i że wygrałam. Mam na imię Szymon, jestem już w szkole z Pasina. Brałem udział w biegach na 60 metrów i udało się na pierwsze miejsce. Bardzo podobały się zawody w Spale. Mamy nadzieję na dalsze sukcesy. Nazywam się Krzysztof Krawczyk, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer 7. Przyjechaliśmy dzisiaj tutaj kilkanaście osób wziąć udział w różnych konkurencjach lekkoatletycznych. Jednym z nich właśnie udało nam się wygrać. Liczymy na więcej jeszcze, nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Tutaj Szymon za chwilę startuje w następnej konkurencji i mocno wierzymy w to, że ją wygra. Dobrze się bawimy, świetnie, fajnie, że możemy tu przyjechać, wziąć udział. Dzieci są zadowolone. Uwaga! Życzymy dalszych sportowych sukcesów. Życzymy dalszych sportowych sukcesów.
Dziękujemy dziewczętom. Panie Andrzeju ze stoperem, mam prośbę. Proszę spytać stolika, który bieg teraz będzie i mi pokazać na palcach. Gorące brawa jeszcze raz. I trzecie miejsce Kubaszewska Nadia. Dekoracji dokonuje pan Marek Kubiak, członek zarządu powiatu. Pani Iwona Łuszcz-Krawczyk, zastępca wójta gminy Rzeczyca i pani Agata Ostalska, dyrektor szkoły podstawowej w Rzeczycy. Duże brawa! Już. Gratulujemy dziewczętom, życzymy dalszych wspaniałych sukcesów sportowych. Dekoracji dokonuje pan Franciszek Szmigiel. Leszek Ogórek, wicestarosta powiatu i pan Michał Czechowicz, członek zarządu powiatu. Brawa dla dziewcząt, życzymy sukcesu. Naczelnika. Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu, pani Beata Stańczyk.